Rozdział szósty Zabawna przygoda doktora Lissauera, czy kręgi magiczne były kalendarzem, archeologiczna ciuciu babka, nocy kupały, chudy genek i gnuśny kazek, mowa, duch gota, płonący kamienie, żaba. Można przyjąć, że gotów na Pomorzu nigdy nie było, a wspomniana przez Jordanesa historia ich przybycia na tuliście Wisły jest tylko legendą, którą powinni się zająć bajkopisarze. Byłoby to nawet dla nas bardzo wygodne. Okazalibyśmy tym lekceważenie dla wszelkiego rodzaju niemieckich teorii i ich pretensji do naszego Pomorza. Bo chociaż wojownicy Goty nie mieli nic wspólnego z dzisiejszymi Niemcami byli tylko dalekimi pobratymcami ich praprzodków, to jednak hitlerowska propaganda szeroko nawiązywała do gockich podbojów świata, niszcząc kulturę zwyciężonych krajów, Hitlerowcy mówili o swej wielkiej misji cywilizacyjnej i kulturalnej. Te misje spełniały, ich zdaniem, także dawne plemiona gerymańskie. Uczony hitlerowski Miller nazywał łup jeszcze wyprawy gotów okresem wielkich podróży odkrywczych, a przyczynę tych podróży upatrywał nie w chęci zagarnięcia łupów, ale w charakterystycznej dla gerymanów przedsiębiorczości i rządzyczynów. czynów. Wielkie podróże odkrywcze? Zazwyczaj podróże badawcze, polemizował z Millerem profesor Kostrzewski, podejmują przedstawiciele ludów cywilizowanych do krajów żyjących na niższym stopniu kultury. Tymczasem Goci, lud pozbawionych historii, rzekomo odkrywa i bada wybrzeże Morza Czarnego, a Mniejszą, Grecję i Rzym, które były od dawna odkryte i żyły od wieków życiem cywilizowanym. Prawdziwa nauka nie ma jednak nic wspólnego z wygodnictwem. Prawdziwą naukę cechuje uczciwość. Czy można z czystym sumieniem przejść obojętnie obok faktu, że w początkach naszej ery ujścia Wisły i na Pomorzu Wschodnim pojawił się jakiś nowy, obcy element kulturowy, że na naszych ziemiach północnych znajdywane są nieznane usłowian pomorskich kamienne kurhany, groby ze stelarni, kamienne kręgi z podługowatych głazów? Że w wielu grobach z tych czasów odkrywa się skandynawskie ozdoby i narzędzia, zaś na cmentarzysku skufelblągu odkryto gotlandzkie nakrycia głowy z naszytymi nań brązowymi guzkami? Nie możemy zamykać oczu na fakt, iż do języka naszego przeniknęło wiele słów gockich, jak cesarz, ksiądz, książe, miecz, hełm, chleb, odset, kocioł, szkło. Uczciwość naukowa każe więc badać, szperać. Szukać pośród zawiłych tropów. Każe także uwzględnić głosy różnych stron i wysłuchać sprzecznych poglądów. Nawet sobie nie wyobrażasz, ile dziwacznych teorii zrodziły kręgi magiczne, powiedział Andrzej. Słyszałeś o wesołym figlu. Jaki spłatały one doktorowi Lissauerowi? Andrzej, Paweł i ja siedzieliśmy w trójkę w lesie, na długim koziołku do piłowania drzewa. Czytałem o kłopotach doktora Lissauera, ale nie znał tej historii Paweł. Może właśnie tutaj, mając przed oczami wielki krąg kamienny zbudowany na szczycie wzgórza, odkryje on nareszcie uroki archeologii? Na jeziorze trwał jeszcze późny czerwcowy wieczór, ale zbocza wzgórza, porosłe lasem, ginęły już w ciemności. Pośród kurchanów i pni drzew leśnych słyszeliśmy wesołe głosy Agnieszka i chudy genek zbierali chrust na ognisko. Rozpoczynała się noc świętego Jana, noc rozkwitającego kwiatu paproci, który przynosi szczęście. Przed dwoma laty, gdy pierwszy raz wziąłem udział w pracach wykopaliskowych, w sobotkowy wieczór mówiłem się z Agnieszką na poszukiwanie baśniowego kwiatu. W godzinę później nastąpiła straszna ulewa i pozostaliśmy w swych namiotach. Nie trzeba się umawiać na wspólne poszukiwanie szczęścia. A może dzisiaj wszystko odbyłoby się zupełnie inaczej, pomyślałem. Lecz Andrzej rozpoczął opowiadanie. W 1874 roku Gdański archeolog dr Lis Sauer postanowił rozwikłać zagadkę kręgów kamiennych i wyjechał do miejscowości Odry w powiecie chojnickim na Pomorzu Wschodnim. W odrach, w lesie nad brzegiem Czarnej Wody, rozpościerało się kilkanaście kamiennych kolisk z głazów, takich samych jak u nas w Gąsiorach. Wysokie na metr albo półtora, podługowate kamienie ustawione w krąg co kilka metrów. Otaczał je wieniec mogił i kurhanów. W czasach doktora Lissauera metody badawcze były jeszcze dość prymitywne. Poczciwy gdański archeolog zadowolił się rozkopaniem części środkowej kilku kręgów oraz zbadał otoczenie trzech trylitów. Wewnątrz kręgów odnalazł jamy grobowe wypełnione resztkami zwęglonego drewna i przepalonymi kośćmi ludzkimi, a obok jednego z trylitów groby z popielnicami żadnych innych zabytków grobowych nie było tylko obok jednej urn odkryto niewykończony wykończony grocik kamienny na fakcie odnalezienia tego grocika oparł Lisauer swe przekonanie że kręgi pochodzą z epoki kamiennej to przekonanie przejął później taki poważny archeolog niemiecki jak Kosinna. uznano że kręgi są bardzo stare że mają około 4000 lat w 1926 roku zbadał te same kręgi profesor Kostrzewski i nie tylko, że nie odkrył żadnych, nawet najdrobniejszych śladów z epoki kamiennej, ale przeciwnie, znalazł doskonale zachowane zabytki z okresu rzymskiego, a więc z lat 1375 naszej ery. Kręgi odmłodniały o przeszło dwa tysiące lat. Zabawne, prawda? Roześmiał się Andrzej. Mieliśmy te kręgi o trzy kroki od siebie, ułożone z dziwną regularnością. Zapewne pobudzały wyobraźnię wielu pokoleń ludzi zamieszkujących tutejsze okolice. Ileż zrodziły legend, baśni i opowiadań. W nadchodzącej nocy z ciemnego tła poszycia leśnego kamienie wybłyskiwały jasnymi plamami. W taką noc jak dzisiejsza palono pośród nich ogromne ogniska. Kapłani zawodzili groźne pieśni, tłuczono na ofiarę bogom gliniane garnki, odbywały się tańce wojowników. Teraz stały nieme, otoczone ciszą i jakby jeszcze bardziej martwe i nieruchome. Była w tej ich martwocie i nieruchomości jakaś tajemnica i groźba zarazem. A jednak jest coś ładnego w teorii, pana Stefansa rzekłem. Andrzej wzruszył ramionami. Mógłbyś się wreszcie zdecydować, jakimi względami będziesz się w życiu kierował, estetycznymi czy naukowymi? Uśmiechnąłem się. Poglądy pana Stefansa wydawały mi się ładne. Czy to nie wystarczało, żebym je traktował poważnie? W 1914 roku mierniczy z Poznania, niejaki Stefans. Sporządził szczegółowy plan kręgów w odrach i dzięki jakimś fantastycznie skrupulatnym obliczeniom doszedł do wniosku, że kręgi te mają charakter astronomiczny. Według jego teorii, jeśliby przeprowadzić linię od środkowych kamieni kilku kół, dałyby one w przedłużeniu na horyzoncie punkty, w których wschodzi Słońce w najdłuższy i najkrótszy dzień roku. Kręgi byłyby więc swego rodzaju kalendarzem przedhistorycznym. Liczba kamieni w kręgach miała odpowiadać ilości dni i miesięcy w roku. Stefansowi wszystkie te obliczenia nawet się zgadzały. Tylko, że za podstawę ich wziął on twierdzenie doktora Lissauera. Z chwilą, gdy okazało się, że kręgi są młodsze, cała teoria pana Stefansa musiała wziąć w łeb, bo nieco inne było położenie Ziemi względem Słońca w okresie epoki kamienia, a inne w naszej dobie. Paweł powiedział po swojemu. Wynika z tego, że kręgi kamienne to taka archeologiczna ciuciubabka. babka. W archeologii nie ma ciuciu babki, odrzekł natychmiast Andrzej. Zawsze lękał się, żeby broń Boże nikt nie posądził archeologów o jakiejś dowolności w ich metodzie badawczej. Niekiedy denerwowała mnie ta jego nieustanna powaga w sprawach związanych z archeologią. Ale tacy sami byli i inni znani mi archeologowie. W życiu prywatnym weseli, dowcipni, w sferze swej nauki stawali się natychmiast zabójczo poważni. Celebrowali swoją pracę jak urzędnicy pogrzebowi. Może dlatego, że tylu nieboszczyków wypadło im wygrzebać z ziemi? Uśmiechasz się? Ty też pewnie traktujesz nasze wykopaliska jako zabawę w ciuciu babkę? Ależ nie. Ależ skąd? Broń mnie Boże! Trzeba było odcierpieć dłuższy wykład. Nie ulega wątpliwości, że kręgi kamienne zbudowali goci. W Skandynawii odnaleziono ich bardzo wiele, a są tam znacznie starsze niż nasze. Jasne jest więc, że przyszły do nas właśnie stamtąd, a nie na odwrót. W prowincji Wastergutland znanych jest aż dziewięćdziesiąt kręgów kamiennych. W Szwecji noszą one ludową nazwę Tchingstatte, to jest, miejsce sądu, kręgi sędziowskie. W tych kręgach najprawdopodobniej odbywały się sądy plemienne, albo raczej rodowe, tak zwane Tchingi. Zbierała się tu starszyzna, zasiadała w kręgu i radziła, zaś braci plemiennej nie wolno było przekroczyć miejsca zaznaczonego koliskiem z głazów. Ponieważ u germanów panował kult przodków dla uświetnienia miejsca Rady i Sądu, dla poparcia wyroku tej rady autorytetem przodków, w środku kręgu chowano owych sławnych protoplastów. I dlatego w niektórych kręgach odnajduje się groby. Nie ma w tych sprawach żadnej czuciu babki. W naszym obozie rozbłysło wielkie, żółte światło. Jego blask dobiegł aż tutaj, na szczyt wzgórza, i czerwonym ogniem liznął kamienie kręgu. O, ognisko! Darł się w naszą stronę chudy genek. chudy genek był cienki, wysoki i nieco zgarbiony. Wyglądał jak trochę nadłamana zapałka z maleńką główką. Trzymał Agnieszkę za rękę i pochylał ku niej swoją zapałczaną głowę. Potem śpiewali głupie piosenki o babci żydowej i jej figusie. Ku memu oburzeniu wtórował im Andrzej. Paweł spróbował pójść w ślady genka i wziął za rękę Zosie która na dzisiejszą uroczystość uczesała włosy w koński ogon. Ale fuknęła na niego gniewnie i biedak uciekł na drugą stronę ogniska. Może Paweł nie podobał się Zosi, a może uważała, że nie wypada jej, studentce po drugim roku, zadawać się z maturzystą? Przekrzykując głośny trzask ognia, zawołałem do Zosi. Dlaczego pani dziś założyła zieloną bluzkę? Bo ładna. Czy to Andrzej przekonał panią, że najładniejszy jest kolor zielony? Dawniej pani twierdziła inaczej. Andrzej rzucił we mnie wielką świerkową szyszką. Wszyscy wiedzieli, że lubi zielony kolor. Genek parsknął śmiechem. Agnieszka także miała zieloną bluzkę. Jak pragnę zdrowia, śmiał się Genek, śliczna zielona bluzka. Niech ja w domu nie nocuję, jeśli pani Agnieszka nie założyła tej zieleniny dla pana Andrzeja. Agnieszka wyrwała mu swoją rękę. Siedziała sztywno z nadąsaną miną. Jutro zarzucę wędkę koło źródła na końcu jeziora, ni stąd ni zowąd odezwał się gnuśny kazek. Może złapiesz czupaka. Mieszkacie tutaj półtora tygodnia, a nie złowiliście jeszcze ani jednej rybki. Choćby takiej maleńkiej, i Agnieszka pokazała im najmniejszy palec u swej dłoni. Postanowiłem od jutra łowić raki, oświadczył Chudygenek. Wczoraj wieczorem poszedłem z latarką nad wodę. Patrzy na dno jeziora, koniec świata, pełno raków. Chciałem jednego schwycić, ale sprół mi do tyłu. Raki lubią żaby, ziewnął gnuśny kazek, zawsze zresztą senny i nudny. Może pan jaśniej się wypowie, zaproponował Andrzej, który nie cierpiał obydwu rybaków. Kto kogo lubi, żaby raki czy raki żaby? Moowa, mruknął Kazek. Moowa, powtórzył Genek. Paweł skrzywił się, jakby dym z ogniska wpadł mu do oczu. Jutro jadę do chaty. Dokąd? No, do domu. Do matki, wyjaśnił. I było w jego głosie wielkie zdziwienie, że nie rozumiem polskiego języka. Bo co ty sobie myślisz? Zagrabarza na odwiertkę mam się tu zatrudniać? Słuchać, jak ten doktor drętwą gadkę o gotach odstawia? Moowa. Ziewnąłem. Paweł zaniepokoił się. Myślisz, że później będzie ciekawiej? Zapytał. Mołowa, mruknąłem. Paweł westchnął serdecznie: No, dobrze, zostanę jeszcze trochę. Chudygenek krzyknął na kaska: Nie śpi, bo cię okradną, ty dzwonie. Wydawało mi się, że między Pawłem i dwoma rybakami, mimo pewnej różnicy wieku, istnieje jakieś trudne do określenia podobieństwo. Archeologowie powiedzieliby, że należą do jednego kręgu kulturowego. Dzwony Może i byli jak puste dzwony. Na szczytach wzgórz po drugiej stronie jeziora rozbłysło kilka świateł. Kaszubskim zwyczajem młodzież rozpaliła ogniska. Pod ciepłym niebem słychać było daleki przyciszony śpiew. Gdyby nie te dzwony, mowy, ten język od którego dygotałem jak od zgrzytu szkła po żelazie, rozjaśniona ogniskami noc przybliżyłaby nas może ku tamtym odległym czasom, kiedy świętowano kupałę, puszczano wianki na jeziorze. Sobutka, święto kupały, to były słowiańskie uroczystości. Goci przynieśli tu germańskie obrzędy. Ale czy aż tak bardzo różniły się one od słowiańskich? Mówi się o słowiańskich gajach, świątyniach. Gdzie trzymano konie dla wróżb? A przecież tacyt, opisując zwyczaje Germanów, podaje, że i oni żywią w swych dąbrowach konie białe jak śnieg, nietknięte żadną pracą. Zaprzęgają je do świętego wozu, a kapłan, król lub naczelnik rodził towarzyszą im i obserwują ich harżenie i parskanie. Siebie uważają bowiem za sługi Boże, konie zaś za powierników Bogów. Blask naszego ogniska wznosił się wysoko, aż pod najwyższe gałęzie sosen. Pachniało palonym chrustem, jałowcem i szyszkami. W ognisku strzeliło coś z wielkim hukiem. Uderzył na nas kłąb czarnego dymu i wzleciały w górę iskry jak garść błyszczących cąfetki. Duch jakiegoś gota, nerwowo zaśmiała się Zosia. Bezwiednie spojrzeliśmy na stok wzgórza, gdzie znajdowało się cmentarzysko i wykopy kurhanów. Poza kręgiem światła naszego ogniska czarną ścianą stała noc. Nagle dobiegły nas stamtąd jakby głębokie westchnienia. Potem tąpnęło coś głucho. Zosia zachichotała. Chudy genek zerwał się ze swego miejsca, gotów biec na cmentarzysko. Wstrzymał go Andrzej. Zapewne obsunął się któryś z wykopów. Piasek, który wyrzuca się z dołów, jest wilgotny. W ciągu dnia wysycha, a wieczorem stygnie i obsuwa się. A czy wiecie, że odkąd nasi robotnicy zobaczyli w kurhanach szkielety, nikt we wsi nie chce przyjść nocą do naszego obozu? powiedział Roman. Może będziemy opowiadać historyjki o duchach, zaproponował gnuśny Kazek. Nikt nie skorzystał z propozycji. Przyjemnie było tak się dzieci i milczeć, grzejąc się ciepłem ogniska i patrząc, jak w spokojnym powietrzu bezszelestnie giną złote płatki iskier. Przed niespełna dwoma tysiącami lat u brzegu tego jeziora palili swe ogniska i siedzieli przy nich. Tak jak my teraz, dalecy, przybysze ze Skandynawii. Radzili chyba nocą, jeśli wierzyć tacytowi że czasu swego nie liczyli według dni, lecz według nocy, gdyż zgodnie z ich mniemaniem noc poprzedzała dzień. Skoro uznali, że są już w pełnej liczbie, zasiadali uzbrojeni, co przedniejsi w kręgu kamiennym, reszta wokół kręgu. Kapłan nakazywał wszystkim milczenie. Potem zabierał głos król, z kolei przemawiali inni, każdy według swego wieku, urodzenia, sławy wojennej i wymowy. Jeśli czyjś wniosek się nie spodobał, odrzucali go szemraniem. Zgodę zaś wyrażali, potrząsając frameami. Najszczytniejszy to rodzaj uznania, udzielać orężnej pochwały pisał tacyt. O, byli bardzo surowi. Zdrajców i zbiegów wieszali na drzewach, tchórzów, gnuśników i wszeteczników topili w błocie i w bagnie, z wierzchu chrust na nich narzucając. Albowiem zbrodnie należało stawiać pod publicznym, pręgierzem, stromotę ukrywać. Czy nie przydałaby się i nam podobna zasada? Boże drogi! krzyknęła histerycznie Agnieszka. Cmentarzysko rozbłysło raptem niebieskawymi ognikami. Szczyt wzgórza, gdzie stał krąg magiczny, zapłonął malutkimi płomykami podobnymi do przezroczystych błędnych ogników na bagnach. Rzuciliśmy się w stronę kurhanów. Biegliśmy, potrącając się o siebie i potykając na wystających z ziemi korzeniach sosen. Stok wzgórza był śliski, pokryty gliwiem. Drapaliśmy się na niego, zsuwając się i padając. Nie wierzyliśmy własnym oczom. Płonął kamienny krąg. Każdy z podługowatych kamieni stał się pochodnią. Wydawał się okryty niebieskawym ogniem. Podbiegliśmy jeszcze kilkanaście kroków. I nagle wszystkie te ogniki zgasły, jakby zduszone czyjąś potężną dłonią. Na czubku jednego z głazów przez krótki moment tańczył jeszcze maleńki płomyk. Ale i one zawirował i znikł. Krąg stał się znowu ciemny i martwy. Otoczył nas mrok. Ktoś spłatał nam figla, rzekł Andrzej. Chudy genek miał latarkę elektryczną. Obejrzeliśmy dokładnie każdy kamień w kręgu. Ale nie potrafiliśmy powiedzieć jakim cudem zapłonęły kamienie. Ktoś chciał nas nastraszyć, mruknąłem. Koniec świata. zawołał Paweł. Siedzieliśmy przy ognisku wszyscy. Nikt z nas ani na chwilę nie odszedł od tej gromady. Płomienie miały barwę niebieskawą jak palący się gaz. Zastanawiał się głośno genek. Ostatecznie, właśnie on powinien się znać na tych sprawach, jest inżynierem chemikiem. Taką samą barwę ma płomień spirytusu. Tak, to był spirytus denaturowany, zawyrokował. Zaczęliśmy pociągać nosami. Rzeczywiście, w bezwietrznym nocnym powietrzu pozostał jakby zapach denaturatu, ale może tak nam się tylko wydawało? Dokonaliśmy wspólnie inspekcji wszystkich wykopów. Profil Kurchanu oznaczonego numerem czternastym pękł wzdłuż i jedna połówka zsunęła się w dół. Czy pęknięcie profilu i zapalenie się głazów miały ze sobą jakiś związek? Wróciliśmy do obozu, do ogniska, które powoli przygasało. Kilkanaście minut po dwunastej w niezbyt wesołym nastroju rozeszliśmy się do swoich namiotów. Długo w nocy nie spałem. Leżąc w przytulnym wnętrzu namiotu, słyszałem, jak nadszedł deszcz i począł monotonnie szemrać nad moją głową. Potem zaniepokoił mnie cichutki ruch między książkami w kącie namiotu. Zapaliłem świeczkę i oczom moim ukazała się wielka ropucha. Ze wstrętem wyrzuciłem ją na dwór. Później przypomniałem sobie, że w wierzeniach gotów dusza opuszczająca ciało zmarłego jawiła się ludziom albo w kształcie błędnego ognika, albo też jako zwierzę, najczęściej w postaci myszy lub ropuchy. Dziwna jakaś była ta noc kupały, niebieskie ognie i wstrętna ropucha, pomyślałem. Mołowa odpowiedziałem sobie pogardliwie.